Jesteśmy po meczu Anwil Wrocławek, byłem tam Starostów Wielkopolskich. 98-96 wygrał Anwil. Jest z nami trener zespołu gospodarzy Stali Ostrów, Łukasz Majewski. Panie trenerze, dwa słowa o meczu. Ciężko, no. Gratulacje dla Anwilu za zwycięstwo. Dla nas myślę, że ogromne gratulacje, chwilę czoła naprawdę przed chłopakami za ambicje, za to, że nie pękli do końca, że walczyli, bo to jest dla mnie najistotniejsze w tym trudnym okresie, jaki mamy. Na razie jesteśmy na etapie jeszcze, że budujemy to, co byśmy wszyscy rozumieli i mieli taki sam tok myślenia. Także cieszę się, że mimo, że z takim ciężkim rywalem, że oni potrafili się podnieść ten minus, tą 12-13 i nadal walczyć i tak jak to było. Zdecydowała niesamowita trójka Simona. Byliśmy blisko, no ale tego koszykówka jest piękna. Czasami można przegrać tak w ostatniej tak naprawdę sekundzie takim rzutem, gdzie to dwóch graczy dzisiaj Lido i Simon rzucali niesamowitym procentem. Cały Anwil około ponad 60% miał za 3, tak ciężko bardzo się gra w takiej sytuacji. Drużyna trafia z taką skutecznością. Że o co gra w tym sezonie Stal? Stal gra o każde kolejne spotkanie, żeby postarać się go wygrać. Na tym to jest, uważam, nasz cel, a później z biegiem czasu będziemy myśleć o tym, co jesteśmy w stanie. Dzisiaj pokazaliśmy to, że potrafimy być się z każdym, że z takim zaangażowaniem, z taką determinacją i wolą walki jesteśmy powalczyć i napsuć nosa każdemu. Także, ale mówię, na ten moment ja jestem takim mocno realnym realistą, stąpującym mocno po ziemi, także krok po kroku, pomału, na mecz przed mecz patrzymy na najbliższe spotkanie i starać się zrobić wszystko, aby to następne spotkanie po prostu wygrać. Panie trenerze, była bardzo gorąca atmosfera na parkiecie, jak i na trybunach. Co się wydarzyło po meczu przy ławce Stali Ostrów? Tam policja jest, podeszła kibica? Nie wiem. Nie wiem dlaczego, szczerze, co byłem na środku boiska, rozmawialiśmy tam nawet z trenerem Igorem chwilę i jakby nie wiem, kto tam wychodził, dlaczego, jaka była sytuacja. Panie trenerze, wesołych świąt, dziękujemy za rozmowę, życzymy powodzenia Stali Ostrów. Dziękuję bardzo wszystkim kibicom koszykówki, jak również kibicom Anwilu. Zdrowych, spokojnych świąt i mokrego śmigusa dyngusa. I oczywiście zwycięstwa, ale nie znamy. Do zobaczenia w Wrocławiu. Dzięki bardzo.